Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pytanie do ministerstwa, do pana ministra. Bardzo ogólne. Panie ministrze, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji? Co się dzieje w Ministerstwie Edukacji ze względu na to, że w tej kadencji najważniejsze projekty ustaw to są projekty albo obywatelskie, albo projekty poselskie. Przypomnę, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą sześciolatków, ustroju szkolnego, projekt obywatelski odrzucony przez Platformę Obywatelską, zapowiedź regulacji kwestii subwencjonowania przedszkoli, o tym już mówił pan poseł Sprawka, zajęcia się pilnego tą sprawą, bardzo ważną, fundamentalną, związaną z pieniędzmi, związaną z tym, że samorządy odczuwają fatalną sytuację finansową. Dalej tego, tutaj w tym względzie nic nie mamy. Wnioski z wotum nieufności dla pani minister Szumilas, przypomnę, dowozy samorządów, dowozy uczniów do szkół, kwestia niezałatwiona, kwestia krótkiej nowelizacji. Czekacie, aż zrobią to posłowie, aż pojawi się projekt obywatelski. Dalsza kwestia to są kwestie ubezpieczenia ZUS-owskiego osób, które przejmują szkoły niepubliczne, osób fizycznych lub prawnych. Kwestia dalej nieuregulowana. Panie ministrze, co się dzieje w ministerstwie? I na koniec prozaiczne pytanie, ale jakże ważne w tej kwestii. Panie ministrze, czy jest już stanowisko rządu co do projektu obywatelskiego tej ważnej ustawy regulującej tę kwestię? Na Komisji Edukacji takiego stanowiska rządu nie było. Jeżeli dzisiaj na sali plenarnej potwierdzi się, że dalej tego stanowiska rządu w tej sprawie nie ma, to będzie skandaliczne. No, dziękuję.